na uwielbieniu, jak Artur chodził, modlił się, ja sobie później siadłam, znalazłam się przed tronem Boga, przed tronem Jezusa. I wyglądało to tak, że on był tak niesamowicie piękny, po prostu nie da się tego opisać. Siedział na tronie, ale wypełniał całą przestrzeń, wypełniał nawet mnie. I ja szłam, tak czułam się bardzo kochana, ale przy tym wszystkim bardzo tak się tak drżałam. I w pewnym momencie on zaczął sypać kwiaty przede mną, ale takie, to też trudno opisać, bo one były w pięknych kolorach, a przy tym jeszcze niesamowicie świeciły. I ja zaczęłam iść po tych kwiatach i patrzeć tak w dół i ciągle takie dziury się robiły, jak patrzyłam w dół i usłyszałam głos: idź pewnie, nie patrz w dół, rób odważne kroki, pewne kroki, zacznij w końcu chodzić jak dziedzic, jak córka króla. Myślę, że to jest też to synów oczywiście. Amen, amen, amen. Przyjaciele, to bardzo ważne rzeczy. Wiecie, my wchodzimy coraz bardziej na pułap, który wymaga od nas rządzenia. Żeby rządzić, trzeba być, chodź, żeby rządzić, trzeba czuć się królem.